Agnieszka Chlewicka-Bac, witam Państwa i zapraszam na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Dziś w programie. Polityka jest rodzaju żeńskiego i choć na polskiej scenie politycznej wciąż dominują panowie, panie działają coraz prężniej i jednoczą siły również na poziomie lokalnym. Najlepszym przykładem na to jest Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, który odbył się w Katowicach. Zgromadził prawie 500 kobiet. Panele były takie horyzontalne. Alpy żołnierze zabezpieczyli te wszystkie przedmioty i wywieźli na poligon. Spór o Halę Gliwice trafi do mediacji. Takie rozwiązanie sporu między Gliwicami a zarządem województwa zaproponował sąd. Przypomnijmy, że miasto domaga się wypłaty dofinansowania, twierdząc, że warta 141 milionów złotych umowa wciąż obowiązuje. Innego zdania jest marszałek województwa, który zdecydował o wycofaniu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, po tym jak negatywnie zaopiniowała go Komisja Europejska. Projekt budowy Hali Gliwice skreślono z listy projektów kluczowych w ubiegłym roku. Zdaniem władz miasta tryb, w jakim doszło do skreślenia z listy, nie jest wiążący i umowa nadal obowiązuje. Do tego tematu będziemy wracać w naszych wiadomościach. Gliwice są miastem na miarę XX wieku. Od wczoraj można śledzić oficjalny profil naszego miasta w serwisie Twitter. Twitowanie, czyli w spolszczonej wersji ćwierkanie, to coraz popularniejsza metoda komunikacji. Swoje konto na Twitterze ma m.in. prezydent Polski Bronisław Komorowski czy papież Franciszek. A o czym ćwierkają Gliwice? Pierwsze informacje, które miasto zamieściło w popularnym serwisie, to po prostu skrót tego, co można znaleźć na miejskiej stronie czy oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Na terenie budowy drogowej trasy średnicowej w Gliwicach znaleziono broń i pociski. Na te pozostałości po II wojnie światowej natknął się operator koparki. Prace natychmiast wstrzymano, a pociskami zajęli się wezwani na miejsce saperzy. Niewybuchy przewieziono na poligon, gdzie zostały unieszkodliwione. Dziś przeszukano teren jeszcze raz w poszukiwaniu kolejnych niewypałów. Całe karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe używane przez Wehrmacht w czasie II wojny światowej. Kilka takich ładnych sztuk, można powiedzieć, artefaktów dla zbieraczy. No ale tutaj żołnierze zabezpieczyli te wszystkie przedmioty i wywieźli na poligon. Ale akcja nie zakończyła się, ponieważ policjanci będą jeszcze przez 24 godziny pilnować tego miejsca, gdyż żołnierze wrócą i będą przeszukiwać kolejne warstwy ziemi, bo prawdopodobnie w tym miejscu znajdowało się jakieś składowisko broni i amunicji. Być może jest to związane z obiektem fortyfikacyjnym, bunkrem ziemnym, który znajdował się w tym miejscu. Część znalezionej na miejscu broni i odkryte przy okazji flakoniki z początku XX wieku trafią do Muzeum Śląskiego. Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca, ale to 15 marca był w naszym województwie prawdziwym kobiecym świętem. Tego dnia w Katowicach odbył się pierwszy regionalny kongres kobiet. W zróżnicowanych tematycznie panelach dyskusyjnych wzięło udział około 500 pań z terenu naszego województwa. Reportaż Katarzyny Magiery. O, brawo dla Kongresu Kobiet i Kobiet! Kobiety ze Śląska łączą siły. W Katowicach panie spotkały się na pierwszym regionalnym kongresie kobiet województwa śląskiego, żeby rozmawiać m.in. o kryzysie demograficznym, walce z przemocą i aktywności zawodowej kobiet. Wśród postulatów sformułowanych przez uczestniczki śląskiego kongresu znalazło się też m.in. powołanie rad seniorów przy każdej gminie, promocja urlopów ojcowskich czy organizacja kampanii wspierających start kobiet w wyborach. Polska Śląskiem stoi. To nie tylko energia dla kraju, ale to energia kobiet. Bardzo interesujące dyskusje, bardzo interesujące panele, ale nie skończyłyśmy tylko na gadaniu. Spisałyśmy to wszystko. Gospodynie paneli przygotowały rekomendacje. Te rekomendacje są w tej chwili szlifowane. Za momencik zostaną przesłane do Kongresu Kobiet do Warszawy, ale także rozesłane do wszystkich panelistek i mamy nadzieję, że będą im służyły na przykład jako podstawy programowe albo podstawy do działania w ich organizacjach, w których na co dzień pracują, w przedsiębiorstwach, firmach,
W kongresie wzięło udział około 500 kobiet. Wśród nich m.in. Monika Paca, profesor Magdalena Środa, Krystyna Szumilas, Grażyna Dziedzic czy Aleksandra Gajewska-Przydryga. Głos w sprawie równouprawnienia zabrał też ambasador Szwecji w Polsce. Małgorzata Tkacz-Janik, jedna z organizatorek kongresu, podkreśla jednak, że do wdrożenia postulatów potrzebna jest współpraca na polu lokalnym. Jeżeli będzie coraz więcej kobiet i mężczyzn, którzy będą zastanawiali się nad tym, jak codziennie można realizować równouprawnienie, jak można walczyć o to, żeby się nam łatwiej wspólnie żyło, czyli właśnie kto będzie naszym partnerem. Znaczy, jeżeli my się umówimy na to, że my wzajemnie dla siebie będziemy, to jest jeszcze za mało, bo jeżeli nie będzie wokół żłobków, przedszkoli, płace nie będą równe za tę samą pracę, jeżeli nie będą te oferty zawodowe też nie ujmujące nikomu nic, różnorodne, no to sami sobie nie poradzimy. Czyli ogromna rola państwa, ale też ogromna rola samorządu. Regionalne kongresy odbyły się też w Krakowie i Łodzi. W kwietniu panie spotkają się również w Koninie. Wypracowane przez nie postulaty i rekomendacje zostaną przedstawione na 6. już Kongresie Kobiet, który odbędzie się w maju w Warszawie. Na stałe nie jesteś zameldowany w Gliwicach, ale na co dzień to właśnie tu pracujesz, mieszkasz, korzystasz z infrastruktury miejskiej. Może to najwyższy czas, by zostawić swój podatek w Gliwicach. O tym, do jakiego miasta trafi nasz podatek, możemy zdecydować w ostatniej chwili, w dniu składania deklaracji podatkowej PIT. Aby zmienić miejsce rozliczenia podatkowego, wystarczy wpisać adres zamieszkania, a nie zameldowania, do druku rozliczenia podatkowego. Ale uwaga, informacje o zmianie miejsca zamieszkania musimy również podać pracodawcy. W roku ubiegłym wpływy z podatku PIT stanowiły 210 milionów złotych, czyli około 20% dochodów budżetowych miasta. Jak będzie w tym roku? Wszystko zależy od nas. To już wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości już jutro o tej samej porze.